Kasia, ja mówiłem, prace blacharskie są zakończone, teraz została sama kosmetyka, czyli przygotowywanie samochodu do pola kierowania. W chwili obecnej jesteśmy już na dość zaawansowanym poziomie wstawki, gdzie były progi robione, już są poszpachlowane. Maciek, weź aparat, jak będziesz pokazywał. Właśnie miałem pytać, czy... No, czy ty dziadu. Tak. To wymaga wyższej techniki. Dobry, to Tosiu. Wstawki, gdzie były wstawiane, próg był tu i tu wstawiane, jest już zaszpachlowane. Tu był mały wgniot, już tak samo. Warto też dodać, tak jak mówiłem wcześniej, że poszło 5 warstw podkładu reaktywnego na gołą blachę. W miejscach, gdzie była rdza, było całkowicie zdarte 5 warstw podkładu reaktywnego. To było lekko dodarte, był położony podkład zwykły, żeby nie naruszyć reaktywnego, i dopiero na podkład zwykły poszła szpachla i po dotarciu szpachli na nią pójdzie podkład akrylowy, no tak zwykły. W miejscach, gdzie na przykład były głębokie rysy, było zdarte papierem 240 na równo. Tutaj też było troszeczkę przepodkładowane, przeszpachlowane. Z przodu błotnik była mała wgniota. Już jest troszeczkę lepiej. Będzie tylko trzeba dosłownie minimalnie jeszcze poprawić. Ale już dzisiaj jest za zimno na takie rzeczy. Teraz na tym. Drzwi. W tym miejscu było załamanie. Też wiadomo, poszła szpachla dla wyrównania. Tu był mały wgniotek, tu był mały wgniotek. Tu znowu wstawka. Błotnik tylny, czyli największa rzeźba. Tutaj widać tyle, co widać, ale tutaj wcale dużo szpachli nie poszło, bo to jest tylko drugie, trzecie przyłożenie i to najdelikatniejsze. Tu odtąd po całej linii był bok tak załamana po prostu. Tu była największa po prostu rzeźba. Po pierwszym przyłożeniu wyszło w miarę równiusieńko, tylko tutaj ten bok, wiadomo, żeby rant elegancko, patrz, znowu kurwa zapomniałem tu przyłożyć. Damy radę. Żeby rant elegancko odbudować. Dla bezpieczeństwa, wiadomo, była zdjęta lampa. Oraz szpachla zderzak. Już... Oraz zderzak, tak. Przy okazji poszło mocowanie zderzaka i hak w czarny mat. Żeby nie było lipy, po dłuższych konsultacjach stwierdziliśmy z Maćkiem, że ten błotnik też pójdzie cały do lakierowania, ponieważ w tych dwóch miejscach były dwa malutkie, dosłownie malusieńkie kropeczki rdzy. Tu był malutki wgniotek. Wszystko zostało wyprostowane i poszpachlowane. Dalej jedziemy, tylne drzwi na dole były tylko szpachlowane. Tu była malusieńka kropka, tutaj też była malusieńka kropka, tutaj był rant po prostu po długości, no ale poszło, żeby nie było cało, poszło tak jak podkład był, poszła szpachla. Przednie drzwi są nierobione, ponieważ przednie drzwi będą wymieniane. Wiadomo, zostało mi jeszcze do zrobienia tylny. Ponieważ po zeszlifowaniu okazało się, że już tu było zjedzone, będzie wycięty taki kawałeczek i wstawiony po prostu nowy, to znowu zaszpachlujemy ta sama. 5 warstw podkładu reaktywnego, 2 warstwy podkładu zwykłego i będzie dobrze. Ostatni kawałek progu, który był wstawiany na jeden taki próg, czyli tutaj było wstawiane mniej więcej odtąd dotąd. Nad tym progiem, żeby dobrać blaszki, dociąć, doszlifować, wstawić, zeszło mi około 7 godzin. Blaszka była wpierw wstawiana tutaj, taki kawałek, i później na to była nastawiana druga blaszka, żeby wiadomo odbudować, żeby było jak największe, jak najbardziej no, podobne do oryginału, tak żeby była blaszka jednak nachodząca na błotnik. Ten błotnik to jest tragedia. Tutaj mamy tak pozjeżdżany w błotnik, więc wiadomo też idzie kierunek na kropelkę przyklejony. Teraz jak na złość nie mogę kurde wyłapać. No bo to nie zawsze wyłapiesz, za blisko masz. I nie wyłapiesz. Dobra, wyłapało się w miarę. Tutaj był wgniotek, ale po wypchnięciu tego wgniotka okazało się, że to miejsce już było szpachlowane. Nawet widzicie, można zobaczyć trzy kolory. Jeden podkład żółty, szpachla. Druga szpachla. Tu już jest mój podkład i moja szpachla. Tu też był podkład reaktywny kładziony. Tak więc póki co do lakierowania mamy 7 elementów, tak jak wyliczyliśmy. Nie liczę drzwi, których jeszcze nie mam.
7 elementów, lakieru mam 1,5 litra plus 750 ml utwardzacza, czyli około 2 litrów lakieru, więc powinno starczyć bezproblemowo. Nie bawimy się w żadne zaprawki, przejścia czy cokolwiek w tym stylu, tylko będą lakierowane całe elementy, całe tylne drzwi, całe tylne błotniki, całe przednie błotniki i tylna klapa. Maska i dach pójdą do całkowitego spolerowania, ponieważ to już jest dość w miarę ładny lakier, już był wstępnie polerowany pastą i po prostu nie ma się do czego doczepić. Nakładki na zderzaki będą wymieniane, kliny nowe, chromowane już są w drodze, tak więc samochód nabierze kolorów. Bardzo ładne piłki. Dodatkowo wiadomo, bagażnik dachowy. I co tu więcej wyrazić? Mam wrażenie, że ludzie się na nas dziwnie patrzą. Dużo patrzą. Etap na pewno plac blacharskich będzie zakończony. Wtedy będziemy pomału przechodzić do etapu prac mechanicznych. W chwili obecnej mamy do zrobienia wymiany tarcze przód z klockami, ponieważ strasznie biją podczas hamowania. Tylne cylinderki, ponieważ przeciekają. I wymiana końcówki drążka długiej lewej, ponieważ ma straszny luz. Gaźnik już z prac mechanicznych został wymieniony. I jeszcze maskę. Wymiana oleju wraz z wymianą uszczelki pod pokrywą i pod miską. Może byś sobie nie nagrał. Tu od tej strony nagrasz kawałek gaźnika. Tabliczkę zamiana. Będzie ciężko, ale może wyłapię. O, wyłapało. Tak więc już, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli też macie jakiś tam starszy samochód, chcecie go odrestaurować, nie wiem, nie wiecie jak, nie umiecie, boicie się czy coś, a fachowcy, no nie ukrywam, że taki remoncik pochłonie funduszy, piszcie śmiało. Będę się starał odpowiedzieć na wszystkie pytania odnośnie prac blacharskich, lakierniczych. Jak widać, ja tutaj nikomu nie oddaję, tutaj tylko samochód do polakierowania będzie dany profesjonaliście, bo ja jednak nie chcę się, niby umiem lakierować, ale swój samochód to się boję. Bo jak skopę, to na swoim, a nie na czyimś. Nie, tak naprawdę po prostu już fachowcowi, który już mnie lakierował jedną ładę, on będzie to lakierował na progi. Jeszcze ważna rzecz, jak będzie dany podkład, pójdzie baranek. Baranek będzie w kolorze szarym, żeby łatwiej był polakierowany lakierem. Żeby łatwiej go zakrył lakier. Tak, bo czarny będzie ciężko, a szary jest łatwo. Co tu, Maciek, jeszcze możemy dodać? Wiesz, co jest dziwnego? Nie. Aparat ci wykrywa twarz na dekielkach od łady. Ten aparat jest dziwny. A, z opcji takich jeszcze wlecą na pewno aluski. 13. Mamy czas, żeby ją wykończyć na tip-top do lipca. Do 2 lipca, tak? Zdążymy, tak. Nie ma problemu, skąd to się zdąży. Samochód lakierowany będzie najprawdopodobniej już w majówkę. Ponieważ... Mogę nagrać kota? A nagraj se kota. Totoś. Miał? Miał? Totoś. A ty totoś, mały ty totoś. Dobra, wróćmy do tematu. O, i teraz jemu twarz wykrywa, a tobie nie. Tak, jak ty fajnie wbijasz pazurki. No dobra. W samochodzie są też halogeny. Czy ja bym nie powiedział, znaczy w sumie dosłownie w samochodzie. Halogeny firmy Wesem. Są to, nie ukrywam, dość dobre, dość tanie i dość dobre halogeny. Do nich są włożone żarówki Osram All Season. 30% lepsze światło dają. Wyłapie ci ostrość to, co mi pokazywałeś? Chyba nie, zobaczymy. Można spróbować, ale żarówka jest taka kolorowa, jakbym wyjął żarówkę, to minimalnie by jest widać. Łatwiej, poczekaj. Wyjmiemy żaróweczkę. O, zrobiłem sobie statyw. Demontaż jest prosty jak... Nie powiem co. Żaróweczka wygląda tak. Czekaj, bo teraz nie mogę wyłapać. O.
Jest niebiesko, żółto, zielona, różne kolory się po prostu świeci. Widać na aparacie to? Widać, bardzo wyostrza się. Znaczy, czekaj, bo teraz... Dalej wezmę. Widać? Gitara jest. Elegancka. I to jest, powiem wam, bardzo fajna sprawa. Niby, no mówię, 18 zł sztuka kosztuje. Ale już w tych Haloganach miałem zwykłe H3-eczki i no nie ukrywam, że było taka... Takie jakby to Maciek powiedział 2 na 10. Sprawdzałeś, jak świecą? Sprawdzałem. Podłączyłem do kabli od radia i sprawdzałem. Ogarniam. No to dobrze. Ale ładnie, powiem ci, ładnie świecą. Nagrzewają się w momencie, więc... Jak już mówiłem, jest to już druga łada, którą remontuję. Niestety, kupując ją, myślałem, że będzie troszeczkę... Tylko pamiętaj, że to 20 minut max nagrywa. I no 8 minut nam zostało. Myślałem, że będzie w niej troszeczkę mniej do roboty, ale jak to mówi zasada budowania projektu, im więcej zrobiłeś, tym więcej zostaje do zrobienia. I tak zacząłem robić drzwi, okazało się, że jedne drzwi do wymiany. Zeszlifowałem drugie, okazało się, że drugie drzwi do wymiany. W progach miała być tylko rdza. Zdjąłem nakładki, okazało się, że są dziury do zaspawania. Tam, no okazało, też myślałem, że tylko rdza, zeszlifowałem, okazało się, że no widzieliście, zaczęło zjadać. Błotnik robiłem, miał być tylko wyklepanie. Okazało się, później mała dziurka wyszła. No dziurkę też trzeba było zaspawać. Samochód się prawie w tym przypadku spalił, ale to będziecie widać na, widzieć na nagraniu z prac blacharskich. Widzieliście? Czemu ja tego nie widziałem? Co tu jeszcze z takich akcji było? Chyba nic. Ogólnie no Maciek sam przyznaje, że wcale dużo szpachli na błotnik, mimo tego jak on wyglądał. Nie wyglądało, nie wyszło. Parę osób mnie się pytało, o ty kurwa debilu, czemu nie wymienisz? Pierwsza sprawa, to nie jest łatwo, żeby wymienić, bo tu jest błotnik zgrzewany. Blacharze liczą sobie 600-700 zł za samą wymianę błotnika. Nie wiem, czy tak wyłapię, czekaj. Nie wyłapię. Nie, nie widać tego. Ale, ale poza tym błotnika oryginalnego już nie dostanę. Dostanę zwykły chiński w gównianym podkładzie. Ja założę ten błotnik i ten błotnik zaraz mi zeżre. Tak to błotnik został wyklepany, dobrze zabezpieczony, miejsca, gdzie była goła blacha. I ja jestem pewny teraz, że ja mam kilka lat spokoju, gdzie nie będę musiał po prostu nic robić. Po prostu no, nie będzie co do roboty. Tak to no, czas jest na pewno potrzebny, bo łącznie już spędziłem przy ładzie. Nie liczę, że tak grubo zacząłem w lutym. Ale jest to około 150-200 roboczogodzin nad tym samochodem. Tak więc gwarantuję was, że w takich, przy takich pracach warsztaty dużo sobie liczą. Dlatego kupując, dajmy na to klasyka, musicie mieć, wiedzieć, czy chcecie do remontu, czy już gotowego, wyremontowanego. Mnie na chwilę obecną łada kosztuje o wiele mniej, niż gdybym miał dajmy na to, załadę w idealnym stanie. Zostały mi tu do włożenia tylko sprawy groszowe. No, no nie groszowe, bo nakładka na zderzak, dajmy na to, 110 zł kosztuje. Ale to już są takie... No Maciek zresztą widział, jakie ja miałem łady. Wie, co były z nim robione, co i jak, i zna koszty też roboty. Pytanie, czy ci ten wiatr nie będziesz umiał na filmie? Będziesz umiał. Muszę sobie dokupić mikrofon z futerkiem, ale koszty są. Zimno trochę się zaczyna robić, trzeba samochód wstawiać do garażu. I cóż, na pewno się widzimy na ukończeniach prac. Wiadomo, po lakierowaniu będzie polerka kompletna całego samochodu, pastą G3, farekla na mokro. Ewentualnie, żeby się nie stało to samo, co z tamtą ładą, czyli że po prostu poprzecierał się lakier na rantach. Będzie to robione troszeczkę lekko ścierną, taką delikatniej pastą, ale z nieznanej firmy. To już wie tylko Maciek. Tak więc cóż, projekt jest... Fajne rozrabianie pasty w piwnicy. Czasochłonny, strasznie czasochłonny. Ale powiem wam, efekt na sam koniec jest zadowalający, bo wiecie, że to sami zrobiliście. Ewentualnie z czyjąś pomocą, co nie Maciek? Dzisiaj dzielnie tar szpachle, dzielnie. Przyzwyczajenia. Tak więc, cóż,
nie pozostaje mi nic innego niż teraz środa, czwartek będziemy działać, kończyć szpachle, podkładować. Być może w przyszłym tygodniu samochód poleci w lakier. No mówię, jeśli nie w tym tygodniu, zależy wszystko od pogody, tak? Kłada za niedługo będzie gotowa, a może ktoś z was będzie brał ślub i chce jechać wycackaną Ładą. Nie warto! A sam będziesz chciał? Mi jeszcze trochę brakuje. Daj na ten aparat. Masz 3 minuty, mnie nie pokazuj, mnie tu nie ma. Ciebie nie ma? Jak to Maćka nie ma? Zobaczcie, jaki Maciek jest. Nie ma. Kawałek Maćka. Ja jestem nieuczesany, jestem brudny, poszpachli. Siwy, ty! Nie, nadal rudę ci prześwituje. Podobają ci te emblematy? Nie. Nie. O, a tu mamy naszego wiernego pomagiera, gdy Maćka nie ma. Ale ja go już nagrywałem, tylko że z daleka. Hama. Masz Hama? Czekaj, tam stoi Honda. Mam marker, dopiszę ci hamak. Tam stoi Honda, a na niej nasz obiad. No właśnie. Chodź Maciek, mamy jeszcze 2 minuty, pokażemy. A tu jest mój nowy nabytek. Czekaj, ja dorzucę, żeby... To jest Suzuki Katana. 3 litry silnik. Na koło wbija bezproblemowo. O, dorzuciłem dla fajnie. O. A to jest Maćka telefon. To już jest chyba 7 albo 8. Drugi. Ty Maciek, patrz, odbijasz się w lakierze. Ja bym nie pokazywał tej maski do końca. Bo... Ogólnopolska sieć pizzerii Biesiadowo. Audycja zawiera lokowane produkty. A tu mamy kawałek pizzy i sos. A tam mamy Totosia. U sąsiada. Ty, czemu on przyszedł zapłacić? Widzieliście kiedyś, jak kot się spina po siatce? To patrzcie. Ty, patrz, pizzę otworzyliśmy i od razu przyszło. Tosia, parę słów do mikrofonu. Miau. Coś jeszcze? Miau. Tak? Dobra, nie baw się. 2 na 10. Możesz sobie zrobić jeszcze przybliżenie na Ładę z otwartą maską. Nie na mnie. O, proszę, jak ja w to was. No, coś widzę. Bardzo. O, czekaj, jeszcze kot ci w kadr zaraz wejdzie. Kładał. Czekaj, ciekawe, czy idzie dalej Liza. Idzie obwąchać. Nie. Zwiła. Idzie obbadać statyw. Statywuje. Na niego też i tym akcentem, oto akcentem. Czai się na ten samochód. Albo na nas. O. No mówiłem, że idzie. Tosia, 1-3 tam jest. O, koteł idzie, a my kończymy nagranie.